Cześć, witam Was na kanale Świata Sportu, w naszym garażu pełnym ekspertów. Porozmawiam sobie dzisiaj o FEN34 z Albertem Długoszewskim. Cześć Albert. Cześć, dzień dobry Łukasz. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy nasz odcinek od rozmowy na temat Fight Exclusive Night edycji 34. Warto sobie od razu na wstępie powiedzieć, że jak rozmawiając o tej gali, skupiamy się na aspekcie sportowym, bo tak jak wszyscy wiemy, gala, która wydarzyła się w piątek, w Hiltonie, przede wszystkim postawili na poziom sportowy. Dla prezesa Pawła Jóźwiaka na miejscu numer pierwszym znalazły się walki sportowe, czyli ich poziom, trzeba przyznać, że był wyśrubowany do granic możliwości i wbrew pozorom, chociaż tak jak wszyscy mówią, nie chodziło o pieniądze, nie? Także myślę, że zaczynamy właśnie od omówienia karty walk z ostatniej gali. Później pewnie poruszymy parę innych tematów, chociażby Jacka Murańskiego, który będzie walczył z Marcinem Najmanem w bardzo ciekawym formacie. I myślę, że Szpilka, parę słów na temat Szpilki i tego, co się tam wydarzyło w Rzeszowie. No i końcówka chyba Pudzian z Jurasem, bo to też jest temat, który rozgrzewa świat sportu walki do czerwoności. Także zaczynamy, Łukasz, co? Tak, i zaczniemy sobie faktycznie od podsumowania tego, co się wydarzyło na gali FEN34. I może zacznijmy od jednego z lepszych akcentów, jednego z bardziej pozytywnych akcentów tej gali, czyli od Michała Piwowarskiego, który walczył z Kacprem Miklaszem. I nawet nie chodzi o samą walkę, tylko o to, co się stało po walce. Tak, no ja będąc na Fenie miałem okazję właśnie porozmawiać z Michałem i też rozmawialiśmy na Media Dayu, który odbył się w środę, w zeszłym tygodniu. No i pierwsza rzecz, bardzo dobre wrażenie właśnie zrobił na mnie Michał. Widać, że rzeczywiście to jest gość, który jest jakby, nie chcę tutaj powiedzieć, że barwną postacią, ale rzeczywiście jest takim stuprocentowym fighterem. Poruszyliśmy trochę temat z nim tych freak fightów i tego połączenia właśnie tego aspektu sportowego z freak fightami, ale tutaj jakby trzeba powiedzieć na wstępie, że Michał zrobił bardzo fajny gest i widać, że przy tym wszystkim, co on robi, czyli przy tym całym sporcie, też jest jednak chodzi o coś więcej, bo postanowił, i to już się wydarzyło w oktagonie zaraz po jego walce, postanowił wystawić swoją koszulkę, w której walczył na Fenie, na aukcję charytatywną. Tam zbierają właśnie pieniądze dla chorej dziewczynki, dla Ingi. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie tego filmu, także wspierajcie po prostu Michała, wspierajcie jego działanie i przede wszystkim też wspierajcie Ingę, nie? Bo to chodzi rzeczywiście tam o zdrowie i życie dziewczyny i taki gest jest bardzo fajny. Także Michał, super inicjatywa, dziękujemy Ci za nią bardzo. Liczymy też, że więcej będzie takich, czyli przekuwania właśnie zasięgów, tego wszystkiego, co się dzieje właśnie na jakieś dobre akcje. No ale jakby kończąc ten wstęp i skupiając się na samej walce, no jedna z niewielu walk sportowych na Fenie. Też zakończyła się bardzo szybko, widać, że Michał był świetnie przygotowany, ale to ja też rozmawiałem z nim właśnie o tym okresie przygotowawczym i Michał mi powiedział słowa w stylu, że on generalnie zawsze jest gotowy do bitki, bardzo doświadczony zawodnik, efektowne poddanie, szybko skończył swojego rywala. Bukmacherzy, bo sprawdzałem też przed samą walką, jak się rozkładały tam typy na to, kto to wygra, były dosyć wyrównane, natomiast Oktagon bardzo szybko to zweryfikował, Łukasz, 17 sekund Michał. Chyba wystarczyło. Tak, no Michał po prostu technika kończąca, stojący jakby walka na wysokim poziomie, tylko też ciężko mówić. Ale też dobrze zaczął też bardzo dobrze od mocnych kopnięć tych niskich. Tak, no po prostu widać było, że wchodząc do oktagonu zaczął swój realizować plan tak naprawdę w pierwszej sekundzie, nie? I stąd jakby myślę te szybkie zakończenie walki. Michał fantastycznie przygotowany, myślę, że będzie dostawał dużo większych szans teraz, no i na pewno też postawi sobie jakieś większe wyzwania, nie? Bo no, skończył gościa ekspresowo. No, a też warto zaznaczyć, jeżeli mówimy o zbiórce, dla Ingi potrzebna jest kwota około 3 milionów złotych, więc tutaj bardzo fajny gest. Ale może przejdźmy też do kolejnych walk na tej gali. Friki czy fajterzy? Wiesz co, może no pójdźmy pół na pół. Później się biły dziewczyny z TikToka. To może później do nich wrócimy. Do dziewczyn z TikToka. Ja myślę, że nie będziemy wracali do nich później, bo tak naprawdę to akurat była esencja tych freak fightów. W sensie, no ja widziałem tą walkę, fajnie, że była. Dziewczyny się tam pobiły troszkę, poszarpały.
No i tyle. No. Duszenie z zapleców i koniec. Duszenie z zapleców. Myślę, że to, że mamy w ogóle problem wypowiedzieć się coś więcej na temat tej walki, świadczy o tym właśnie, jak ona wyglądała i rzeczywiście, co tam się działo, a bardziej, co tam się nie działo, bo nie był to jakiś pasjonujący pojedynek. Na pewno dziewczyna nie może oddać waleczności i to też, jak wypowiadały się przed galą, Paola szczególnie, Paola powiedziała, że będzie wiązała jakby, że jej przygoda w MMA to nie jest jednorazowa występ, tylko chce jakoś więcej powalczyć w tych sportach walki. Natomiast rozmawiając, Wiktoria przekazała mi informację, że teraz dla niej w życiu ważne jest przeprowadzka do Warszawy, pójście na studia. No i myślę, że to najlepiej oddaje charakter całej tej walki, tego, co tam się wydarzyło. Nie? Jedna dziewczyna, bardzo wojownicze podejście w treningu, dużo dobrych słów na temat swojego trenera, była dobrze przygotowana. Druga dziewczyna przeprowadziła się do Warszawy, idzie na studia. No zarobiła pieniądze za walkę. Tak, no na pewno sprzedały też pay-per-view, tam mają gigantyczne wyświetlenia, tak, gigantyczne liczby followersów na TikToku. Paweł Jóźwiak zadowolony, myślę, że na pewno dla Paoli nie jest to, tak jak sama wspominała, jednorazowa akcia, tylko częściej się będzie pojawiało pytanie, czy na Fenie. Czy w Fenie tak, ma? Nie, no nie wiem, no na pewno ma jakiś tam pomysł na swoją karierę, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o tę naszą dyskusję na temat tych walk sportowych i freak fightów, to na temat tej walki wszystko już zostało powiedziane. A co myślisz o walce Adama Radziszewskiego z Kamilem Piórkowskim? No i tutaj muszę powiedzieć, że nie chcę wyjść jakoś stronniczo, ale kurczę, tak uśmiechnięty człowiek jak Kamil przegrał swoją walkę. Rzeczywiście tam zabrakło pary, ale to nie znaczy, że zabrakło pary w sensie, że siły ciosów, tylko po prostu zabrakło, myślę, przygotowania kondycyjnego, nie? Że jednak te mięśnie Kamila, które wyglądają kapitalnie, nie? Bo na tego człowieka aż się przyjemnie patrzy, już nie mówiąc o tym jego zarażającym uśmiechu. No po prostu wyszło na to, że bardziej jednak niż na aspekcie takim stricte fighterskim trzeba chyba się skupić na basenie, na rowerku, na jakichś bieganiach, żeby te mięśnie miały dostarczoną odpowiednią ilość tlenu. Widać to też jakby kolejna walka, widać, że chłopaki z karty freakowej, a nie z karty sportowej. Też pierwsza runda się zakończyła, tak. Nie było jakoś tam powiedzmy tych grzmotów. Chłopaki trochę się pobili, poleciało też jakby trochę weselniaków, tych tak zwanych, czyli wiecie, to są te takie obszerne, sierpowe, gdzie gość najpierw tnie powietrze, a później chce skosić przeciwnika. No nie stało to też na jakimś tam najwyższym poziomie, no ale jednak to był ten freak fight. Kamil w swoich relacjach na Instagramie po swojej przegranej strasznie zawiedziony. Wielokrotnie powtarza o tym, że zawiódł trochę kibiców, no ale z drugiej strony następnego dnia już były balety w klubie bodajże. Tutaj musi się trzeba odreagować. Nie? Czy to były, czy balował w Katowicach? W sensie wiesz, odreagować? No dobra, nie. Ja rozumiem, że można odreagować, natomiast no to pokazuje właśnie, jak to wygląda, nie? No, tydzień Kamila, nie? Środa Media Day, czwartek ważenie, piątek gala. Sobota melanż, w niedzielę był w Rzeszowie, gdzie tam dopingował swoich kolegów. Też kolejna gala, dzisiaj nie wiem, pewnie Instastory z jedzenia sushi, chociaż wczoraj już jadł sushi. No i tak to się po prostu toczy, to życie tego freakfightera. Kamil również zapowiadał, że to nie jest jednorazowa przygoda, tylko zobaczymy go w oktagonie częściej. Natomiast myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, jak poszły wyniki sprzedażowe pay-per-view. No ja Kamil, duża jakby baza fanów, dużo jakby reklamuje różnych rzeczy, także myślę, że on też tam sprzedał dużo tych wejściówek, tak wirtualnych tych wejściówek na tą galę. Także myślę, że tutaj jakby kolejny fighter, którego Paweł Jóźwiak będzie zabiegał na następnych galach. Natomiast co do Adama, gratulacje zwycięstwa. Jak oktagon pokazał, rzeczywiście był lepszy, na pewno. Tutaj dużo zrobiło to, że Adam jednak, ta sylwetka nie aż tak bardzo napompowana jak u Kamila, było więcej tej energii w nim. Skończył Kamila, rozbił go, szybka walka, kolejny freak fight i tak się toczy biznes, nie? No, wiesz, powiem ci tak, też myślałem, że wygra Kamil i miałem taką nadzieję, znaczy też patrząc po jego sylwetce, myślałem, że on będzie no, wygląda jak dzik, nie? Po prostu znaczy, chłop wyrzeźbiony przez Michała Anioła, nie? No. I myślałem też, no
Czy się zawiodłem? Trudno powiedzieć, bo jednak... Wiesz, nie możemy być aż tak stronniczy, nie? No nie, no nie możemy być aż tacy stronniczy. No, nie powiedziałbym się, że się zawiodłem, czy że się rozczarowałem, ale po prostu miałem taką cichą nadzieję, że jednak Kamil to wyciągnie. I to wygra. No i jakby to jest właśnie ten kolejny aspekt, o której tutaj dyskutujemy. Nie? Jednak większa część walk na Fenie 34 była dosyć ekspresowa i te, jak zaczęliśmy od Michała, który stoczył ekspresową walkę już fajterską, teraz ekspresowa walka freakowa. No i tak trochę też wyglądała właśnie ta gala, no ale jakby już nie będę wam spoilerował, przechodzimy dalej. Nie? Tak, i przejdźmy może do walki, która potrwała trochę dłużej. Cezary Oleksiejczuk z Szymonem Duszą. Tutaj jednogłośna decyzja sędziów, wygrana, zasłużona moim zdaniem Cezarego. A ty co myślisz, jak to widziałeś ty z poziomu oktagonu, oktagonu widza? Na pewno jakby Cezary w wywiadzie dla naszego kanału powiedział, że nie pamięta, kiedy tak długo walczył jakby w oktagonie, że 15 minut walki, bo walka trwała 15 minut, że nie pamięta, kiedy ostatnio miał tak długi pojedynek i to też na przykład właśnie może świadczyć o naprawdę dobrym zestawieniu tych dwóch zawodników. No, na pewno Cezary wygrał zasłużenie, nie? To trzeba sobie powiedzieć, rzeczywiście był lepszym zawodnikiem, tam było bardzo dużo prób właśnie skończenia tej walki przed czasem, rzeczywiście chłopaki tam mocno się męczyli, to była właśnie dobra walka dla widzów, którzy rzeczywiście jakby doceniają sobie ten sport, właśnie cały te MMA, bo było tam dużo prób, było dużo tego przepychania, nie? Oni opierali się o oktagon co chwila, nie? Jeden drugiego tam próbował złapać, czy to było podbieranie tych nóg, czy to były na przykład próby jakichś tam technik kończących związanych z duszeniem, dużo ciosów w stójce, widać, że chłopaki zaczęli walkę od tego, że się badali, natomiast szybko rzeczywiście przyszli do akcji i to było jakby stuprocentowo, no walka stała naprawdę na dobrym, wysokim poziomie, ale jakby my tego się spodziewaliśmy, nie? Bo zarówno i Kacper, i Cezary to są zawodnicy, którzy zostali już sprawdzeni naprawdę w ciężkich warunkach. Szymon, nie Kacper. Szymon, nie Kacper, widzicie, no tak to właśnie jest. Rzeczywiście to są zawodnicy, którzy zostali sprawdzeni już na wielu jakby walkach, którzy mają bardzo dobry background. Cezary trenuje ciężko o Mirka Oknińskiego. No i tutaj jakby jeden właśnie ciekawy aspekt z Mirkiem, ale to zaraz. I w stójce też rzeczywiście widać, że chłopaki są bardzo mocni, nie? No ja myślę, że przed Cezarym naprawdę świetlana kariera, nie? Zresztą tak jak przed jego bratem, nie? Bo warunki ma kapitalne, nie? Strasznie wyżyłowany, jest wysoki. Widać, że zbija rzeczywiście dużo tej wagi przed samą tą galą. Ma bardzo jakby długie ręce, jest wysoki, może naprawdę punktować tych zawodników. I stójka, ciężko też mi poszukać jakichś tam słabych stron, przynajmniej właśnie w samym Cezarym, nie? Bo stójkę ma naprawdę bardzo mocną i on się nie boi, nie? Jakby widać, że po prostu wchodząc do oktagonu realizuje ten swój plan. Jest dużo szuka tych technik kończących, nie? Jakiś tam gilotyn, wybierania, próbuje obalać przeciwnika, widać, że to jest po prostu zajebisty fighter, nie? I na pewno czeka go świetlana kariera, nie? Moim zdaniem. Pójdzie śladami brata, nie? Oby tak się stało. Liczę na to, bo ta walka naprawdę była bardzo dobra. Chyba to, jeżeli mówimy o poziomie sportowym, to chyba najlepsza na tej tak, gali. Tak, moim zdaniem była najlepsza. Tak, no chłopaki pokazali, że są po pierwsze zawodowcami, że wiedzą jak walczyć, wiedzą jak to sprzedać później w oktagonie, się nie boją ciosów. No zabrakło takiego jednego, no w sumie obaj mogli się skończyć, tak według mnie. Wiesz, ja ci powiem właśnie, że nie zabrakło, nie? To była po prostu długa walka, nie? Na pełnym dystansie, na wysokim poziomie, rzeczywiście, no ale to jest tak, nie? Że jak zestawiasz dwóch fighterów bardzo podobnych do siebie, nie? No, może nie mówię tutaj jakoś tam o warunkach i jakiejś tam specyfice, ale takich rzeczywiście na bardzo podobnym poziomie sportowym, no i oni dają, nie? Takie walki, dobre walki, nie? Które naprawdę są doceniane przez ludzi, którzy siedzą w tym
światku MMA. Natomiast super to właśnie koresponduje z tymi freakami, nie? Gdzie przed chwilą my rozmawialiśmy, zaraz będziemy rozmawiali o kolejnych freakach, gdzie panowie i kobiety kończą się po prostu w tempie ekspresowym, dzieje się szaleństwo w oktagonie, a tutaj wychodzi dwóch gości, którzy znają się na robocie. Tutaj też jakby Cezary w rozmowie przyznał, że bardzo mu brakowało publiczności, nie? Że to jest jednak pierwsza walka, gdzie był pełen komplet na sali w Hiltonie, mnóstwo osób oglądało tę walkę i że jego to napędza do działania, nie? I myślę, że to też jest właśnie fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że ci zawodnicy żyją tym, jak tłum ich napędza, nie? I stąd może też się bierze to, że pokazują swoją najlepszą stronę w MMA, nie? A to przejdźmy sobie może do walki Fransa Mlambo z Jonasem Magardem. Przejdziemy, ale tutaj jeszcze obiecałem jakby jedną dygresję odnośnie tak. Cezarego, bo z Cezarym rozmawialiśmy na temat jego przyszłych wyzwań i Cezary powiedział, że jeżeli chodzi o wyzwania sportowe, to jest na nie gotowe, ale musi skończyć Alana Kwiecińskiego, bo tam jest konflikt. Tam jest konflikt polegający na tym, że Alan rzucił wiele gorzkich słów skierowanych w stronę Mirka Oknińskiego, trenera Cezarego. No i Cezary jako zawodnik z teamu Oknińskiego powiedział, że po prostu wyjaśni Alana w K1, co ciekawe, nie wiem, ma, ale to pewnie jest taki pstryczek w stronę jakby Alana. Hej Alan, pokonam cię w twoim sporcie, a nie w moim. No i mi się wydaje, że jak Cezary wejdzie do oktagonu z Alanem, chociaż szczerze w to wątpię, bo nie sądzę, żeby Alanowi w ogóle do czegokolwiek była potrzebna ta walka, nie? Ale tam pójdzie po prostu potężny oklep, nie? Bo Cezary to zmiecie Alana z powierzchni ziemi. No i to taka mała jakby dygresja. Szczerze jakby chciałbym zacząć tą walkę, natomiast nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek się odbiła, nie? Znaczy, myślę, że ewentualnie jakby mogła, jeżeli miałaby się odbyć, to prędzej w Fenie niż w Fame MMA. No a z drugiej strony Alan jest zawodnikiem Fame MMA, więc myślę, że ta walka się nigdy nie odbędzie, bo zawsze będzie jakieś ale, a tak naprawdę będzie te ale się sprowadzało do tego, że Alan nie będzie chciał zawalczyć z Cezarym, bo Cezary spuści mu wiadomo co. No dobra, to teraz naprawdę przejdźmy do walki Fransa Mlambo z Jonasem walki Magardem. Walki o pas. Tak, walki o pas w kategorii koguciej. I no też pierwsza runda. Bardzo szybko ta walka poszła. Szybko i rzeczywiście jak tutaj trzeba mnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że to była pierwsza międzynarodowa właśnie walka w Federacji FEN. I też bardzo szybko, nie? Ale to akurat wynika z tego po prostu, że zwycięzca, obecny już teraz mistrz, nie? Zajebiście przygotowany do walki, nie? Po prostu wszedł, zrobił co miał zrobić, nie? Założył kapitalną jakby technikę kończącą, także jakby to też, to jest jakby z drugiej strony, bo będąc jakby... Ciekawa dygresja, myślę, tutaj i dla ciebie, i dla tych wszystkich, że będąc właśnie na Fenie, zobaczyłem, że to była walka, która miała najmniejsze zainteresowanie, nie? Że tak jak wszyscy zawodnicy, którzy tam walczyli, którzy brali w to udział, już jakby nieważne, czy to były friki, czy to byli fighterzy, tłum dziennikarzy oblegał ich tam wszyscy, natomiast jakby chłopaki wyszli po swojej walce. No i część osób, to mi się wydaje, że w ogóle nie wiedziała, kto to jest. Zwycięzca paradował z pasem, trochę smutne obrazki, natomiast chyba taki był zamysł całej tej gali, nie? Żeby się dobrze sprzedała. Nie? Natomiast bardzo jakby efektowna technika kończąca, widać, że też chłopaki byli bardzo dobrze przygotowani, nie? Po prostu patrząc na ich sylwetki, nie? Jakby kapitalni zawodnicy. Mamy nowego mistrza w Fenie. Walka zakończyła się bardzo szybko i to też myślę, że jakoś nie ma się co dłużej nad tym rozwodzić i to jest właśnie cały tego paradoks z tym, że od tego wszystkiego, o czym my rozmawiamy, nie? Że jednak te friki wzbudzają tak duże zainteresowanie, że przychodzi do walki mistrzowskiej, a my tak naprawdę możemy powiedzieć o niej parę słów, bo raz, że się zakończyła błyskawicznie, a dwa, no nie wzbudza aż tak dużego zainteresowania. Nie? Tak, ale teraz jako, że czas nas trochę goni, to przejdźmy, że do przedostatniej walki, przed tymi najgłośniejszymi, czyli Jekaterina Szakalowa z Jamilą Sandorą, też druga runda, też poddanie, duszenie za pleców, bardzo, no czy, no to nie aż tak szybka walka, bo to jednak dziewczyny dotarły do drugiej rundy, ale też żadnego zaskoczenia nie było z przebiegu tej walki. Jekaterina dużo lepiej była przygotowana, dużo lepiej wyglądała w tym oktagonie i wygrała zasłużenia.
Tak, no tutaj jakby też jest kolejna walka właśnie, w której widać było, że obie dziewczyny są kapitalnie przygotowane. Wygrała faworytka i moja faworytka i faworytka wszystkich bukmacherów. Możesz tam śmiało otworzyć te drzwi, nie ma problemu. I wygrała jakby ta faworytka tej walki. Wskazywali na to bukmacherzy, wskazywali jakby na to eksperci. I bardzo jakby ciekawa walka, dziewczyny dały sobie naprawdę 100%, nie? Tam to jest, tam była non-stop akcja, nie? Rzeczywiście, jedna po prostu wchodziła drugiej na plecy, nie? Zaraz się to wszystko zmieniało, nie? Jak podnosiły się do stójki i tam ze sobą jakby walczyły, to non-stop akcja, nie? Zajebiście przygotowane, bardzo dużo prób zakończenia tej walki przed czasem, w końcu jedna się udała, wygrała zasłużenie faworytka, później rzeczywiście też w porównaniu do tego, że jak chłopaki właśnie po tej walce mistrzowskiej, o której przed chwilą rozmawialiśmy, wyszli i nie było dużego zainteresowania wokół nich, tak natomiast wokół tych dziewczyn, które jak skończyły rzeczywiście zaraz oblegane przez dziennikarzy, kapitalny poziom sportowy, myślę, że dziewczyny były przygotowane spokojnie, nie na 3 rundy, ale jakby je wpuścili do oktagonu 5, to non stop by się biły na takiej intensywności, super przygotowanie, bardzo dobra walka, wysoki poziom, dużo technik, dużo prób, dużo bójki, nie? Super. Ja się świetnie na nie bawię. To teraz przejdziemy do chyba jednej z takich głównych walk tego całego wydarzenia, całej tej gali, czyli Łukasz Browski z Pawłem Trybałą. Był main event, nie? To dokładnie. Jakby to była walka, która kończyła całą galę FN34 i no co mogę powiedzieć, no Trybson faworyt bukmacherów, nas, bo też tak rozmawialiśmy, że on powinien to wygrać. Gość, który kiedyś uważany za freaka, dzisiaj już jakby o sobie mówi, że jest stuprocentowo fighterem. Zresztą też widać, że zupełnie inaczej przygotowany, nie? Bo Trybson to jednak kiedyś była kupą mięśni, nie? Tam aż te po prostu kaptury wychodziły za niego. Mhm. Natomiast zrzucił trochę, to jest jakby zrozumiałe, nie? Żeby mieć lepsze te przygotowanie kondycyjne. Natomiast skończyło się, jak się skończyło. Trybson strasznie porozbijany. Po prostu jakby po walce wyglądał jak po zderzeniu z tramwajem. Natomiast zaskakujące, z przebiegu walki zasłużenie, jakby Łukasz to wygrał. Był tam taki moment, kiedy Trybson mógł dopiąć technikę kończącą. Tam dosłownie mu brakowało... Niewiele, tam się o kilka centymetrów mu zabrakło, żeby mu założyć. Tak, tam dosłownie brakowało, myślę, jakby i kilku sekund, kilku centymetrów i jakbyśmy teraz mówili zupełnie o czymś innym, czyli o Trybsonie, który najpierw skończył Borowskiego poprzez to, że urwał mu połowę ucha, a teraz druga walka, rozmawialibyśmy o tym, że skończył techniką kończącą i Borowskiego rozłożył. Natomiast Borowski przetrwał całą walkę, Borowski rozbił Trybsona. No ale dlaczego przegrał Trybson? No zabrakło mu pary, nie? Jakby trzecia runda na ambicji, trzecia runda bez tlenu, no jak nie ma tlenu, no to sypie ci się cały game plan, zaczynają się w głowie jakby pojawiać inne rzeczy, zaczynasz walczyć o przetrwanie, gdzie w ogóle jakieś tam techniki, czy to kończące, gdzie gilotyny, gdzie jakieś obalenie, kiedy ty po prostu stoisz i myślisz o tym, jak stać i przeżyć w ogóle jakieś tam ciosy. Natomiast Łukasz go wypunktował, Łukasz oficjalnie kończy karierę, nie wyjdzie już do oktagonu, konflikt między zawodnikami bardzo rozgorzał przed samą walką, również pojawiał się tam trochę niesnasek po tej walce, natomiast zasłużona wygrana Łukasza. Trybson o krok od wygranej, a jednak przegrany, nie kończy kariery w przeciwieństwie do Łukasza, który, jak wspomniałem, już ją kończy, będzie dalej walczył w Fenie. Myślę, że też będzie dostawał jakby kolejne walki, bo jednak Trybson jest jakby już taką postacią, personą znaną w całym tym świadku MMA, gdzie raz, że na pewno sprzedaje dużo tego pay-per-view, dwa, no... Jest poziom sportowy. Tak, jest też właśnie ten poziom, no, nie tak wysoki jak na tych innych walkach, natomiast rzeczywiście on jest level wyżej od freaków, nie? I to jakby trzeba sobie jasno powiedzieć, Trybson sam postawił na sport, chwała mu za to, powiedział, że koniec z patologią w jego życiu, koniec jakby z wzorcami dla tych młodzieży, która się ekscytowała występami w tych jego programach telewizyjnych, natomiast zasłużona wygrana Borowskiego, odwiesza rękawice na kołek, skupia się teraz na trenowaniu i na rodzinie. Czy nie chcę tutaj, nie ocenia się jakby zwycięzców, natomiast
wygrał, no i myślę, że po prostu na tym możemy skończyć. To przejdźmy może do Lil Masti z Adrianną Śledź. Też pierwsza runda i też bardzo, bardzo szybka walka. Ja w ogóle byłem pod wrażeniem tego, jak Lil Masti szybko skończyła tą walkę. Jak pięknym to było stylu zrobione. Wiesz, no ja ci powiem tak, jak rozmawialiśmy tutaj sobie o Lil Masti, jeżeli Lil Masti AD jakby szybko skończy, to jakby ja stawiałem na to, bo Lil Masti to nie jest już w tym momencie jakby zawodniczka z tej frikowej łapanki, nie? Ale to jest dwa i druga walka. Dla mnie, no ale wiesz, ale jakby Lil Masti, ja śledzę jej przygotowania, widać, że to jest kobieta, która mocno stawia na ten aspekt sportowy jakby swojej działalności w swoim życiu, nie? Ona była zajebiście przygotowana do tej walki. Zresztą ona wyszła maksymalnie nakręcona, ale też ciężko powiedzieć, kiedy Lil Masti nie jest nakręcona na robienie czegokolwiek, co robi w swoim życiu, także jakby dla mnie zero zaskoczenia, nie? Wyszła, wygrała, skończyła ją w bardzo efektowny sposób, no dojechała ją po prostu jakby mówiąc tym frikowym językiem. Później piękny obrazek po walce, rzeczywiście dziewczyny tam przytuliły się, zbiły sobie piątki, widać było, że to wszystko, oprócz tego, że one tam fajterki i troszkę się, no, minimalnie się tam pościerają przed tą walką, ale później fajnie, kończymy sprawę w oktagonie, wygrywamy, jest szacunek dla rywala, jest pozytywna energia. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że Lil Masti wzięła tą walkę dlatego, że zbierała pieniądze na zbiórkę charytatywną, czyli już mamy jakby drugiego zawodnika, który łączy ten sport, tą pasję z robieniem jakichś dobrych rzeczy. No i Lil Masti kończy swoją przygodę w Fenie, jednorazowy występ teraz w Federacji Malika w Hajlik, Chyba Hajlik. Będzie teraz tam walczyła. No i myślę, że nie znajdą na niej mocnych, nie? Jeżeli chodzi o freak fightowe walki kobiet, Lil Masti numer uno dla mnie w Polsce. No jeszcze jest ta gdzieś na horyzoncie Marta Linkiewicz, ale myślę, że Marta... Ale już Marta już przegrała raz z Lil Masti. No, tylko że wiesz, teraz się od tego czasu dużo zmieniło, nie? Marta też wygląda inaczej, bije się inaczej, też jest zupełnie jakby inna pewność siebie, inny styl życia. I myślę, że jedno właśnie zestawienie, nie? Takie dla Lil Masti, które byłoby dużym wyzwaniem, czyli teraz ta Marta Linkiewicz już po tym rebrandingu swoim dałyby dobrą walkę, natomiast Marta nie odejdzie z fejmu, nie? Ona tam jest topową, czołową zawodniczką. Królową. Tak, no, no i myślę, że to teraz będzie tak wyglądało, nie? Lil Masti królową Malika, Marta królową fejmu ma i tak po prostu będzie się toczyło. Może kiedyś, wiesz, kiedyś jak te gale urosną po prostu do rangi jakichś gigantycznych eventów na skalę Polski, to może jakaś unifikacja pasów, bo myślę, że Lil Masti to będzie mistrzem w powsze czasy u Malika, bo no, to jest... To też nie jest tak, że to jest teraz jej 5 minut. To u Masti to jest akurat jej pół godziny nawet, a nie 5 minut, więc ja myślę, że ona tam momentalnie zaraz zostanie królową i tego swojego tronu już nie odda, bo jakby trzeba przyznać, że jej podejście do tego stoi na naprawdę wysokim poziomie, nie? To jak my rozmawiamy o tych frikach, to należy do tych frików, którzy rzeczywiście dużo krzyczą, dużo mówią, dużo gadają, ale później wchodzą do oktagonu i potrafią przekuć to w walkę. Fajna walka, króciutka, Lil Masti wygrała zasłużenie. Obie dziewczyny sprzedały na pewno mnóstwo pay-per-view. Paweł Jóźwiak zadowolony. Nie wiem, czy coś jeszcze do dodania. Jeżeli mówimy już o Pawle Jóźwiaku i o tym, czy był zadowolony ze sprzedaży pay-per-view, to chyba walka, która najwięcej nabiła sprzedaży. O, zdecydowanie. Czyli Mateusz Murański z Epic Cheat Millem. Jednogłośna decyzja sędziów, zasłużona wygrana Mateusza Murańskiego, czy jednak uważasz, że nie? Wiesz, no... Ja ci powiem tak, ja obejrzałem całą walkę. Czy Mateusz Murański wygrał zasłużenie? Tak, wygrał zasłużenie. Wyprowadził więcej ciosów, które jakby dotarły. Trafił. Tak, trafił więcej. Które trafiły właśnie w szczenę Epic Cheat Milla. Dla mnie to też jakby zero zaskoczenia, bo tak jak rozmawialiśmy o tej walce, akurat dużo rozmawialiśmy przed całą galą. No i no nie wiem jakby na Murańskiego, wychodząc na Murańskiego w oktagonie, to musisz mieć kij przy sobie, nie? Bo po prostu gościa, nie wiem, ciężko jest go w ogóle położyć. No nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, freak fightowej walki, gdzie on... Jak mówiłeś, że Lil Masti ma swoje pół godziny, no to myślę, że już do godziny dochodzi Mateusz Murański. Cały klan Murański. No bo mamy tak, w 2 tygodnie zrobił 2 walki. Wbrew wszystkiemu, wbrew lekarzom, wbrew opinii. Wbrew naturze, przeciwko rywalom, przeciwko naturze, tak. Sam sobie to wyrwał. Wbrew prowokatorom, właśnie to mi się podoba, że jak rozmawiamy o Murańskich, to oni po prostu robią wszystko wbrew wszystkim, nie?
Tak, i mi się podobało, znaczy tam chyba był jeden taki moment, kiedy on zaczął okładać rywala łokciami i sędzia dopiero podszedł, powiedział, ej, łokciami nie można. Tak, tak, i jakby cała ta historia wzięła się z tego, że on w kontrakcie miał łokcie. Tak, że Mateusz mówi, że w kontrakcie były łokcie i jakby myślę, że jest też drugie dno tej sytuacji, bo... Może dostał kontrakt swojego ojca na walkę z Marcinem Neumannem. Może, ale jakby, ja chcę powiedzieć to, że tak jak przy tych wszystkich walkach niósł się doping tej całej publiczności, która tam występowała, tak przy tej walce słuchać było pana Jacka, który chciał, Mateusz, łokcie, nie? I tam po prostu rzeczywiście była jechanka. Ten Mateusz w oktagonie słyszy swojego ojca, nie? Tata, łokcie, więc no, była jazda, nie? No ale to też świadczy właśnie o tym, że zabrali mu Mateuszowi tak. Za łokieć poleciał mu punkt za tą wypadającą szczękę. Mhm. Ale on też mówił, że chyba swoich zapomniał z hotelu, tak? Tak, że rzeczywiście Mateusz tego samego dnia przyjeżdżał do Hiltona, do Warszawy. Z planu zdjęciowego. Wariackie, tak, wariackie papiery, nie, tak jak zresztą pan Jacek wielokrotnie powtarzał, nie, walka na wariackich papierach. Jeszcze tutaj w ostatnim momencie się okazało, że w ogóle zapomniał tej szczęki, że dostał jakąś taką uniwersalną szczękę, która jeszcze mu tam wypadała, on nie mógł przez to oddychać, zabrali mu 2 punkty i tak wygrał zasłużenie, nie. Więcej ciosów wyprowadził, to też widać, czuć było to, że dużo siły, jakby miał dużo więcej siły, nie? Ale też było widać, że może nie do końca się zregenerował po walce z Fame MMA. Tam pod koniec brakowało jemu trochę kondycji, ale też Epic Cheat Millowi brakowało kondycji. Jakby ja bardzo szanuję Artura za to, że wziął tą walkę, bo no, pewnie była jakaś taka możliwość, że jak usłyszę, że zamiast Jacka Frosta wychodzi na niego Mateusz Murański, to... A myślę, że lepszym zawodnikiem. A wiesz, że jeszcze mógł na ważeniu pomyśleć, że z ojcem będzie się bił, bo to w sumie ojciec wyszedł na ważenie. Tak, no to szaleństwo w ogóle, nie? Cała otoczka tego, co się wydarzyło, to jakieś szaleństwo. Ta historia z tymi łokciami, szczęką, z panem Jackiem szalającym wszędzie. W ostatniej chwili gość przyjeżdża z planu zdjęciowego, wygrywa sobie walkę, ale to jest dowód na skuteczność jakby w działaniu klanu Murańskich, bo widać, że to są po prostu jakby ludzie, którzy nie cofają się w działaniu, którzy biorą po prostu wszystko, no wykorzystują tę swoją godzinę czasu, o której właśnie powiedzieliśmy. No i Mateusz, więcej siły, tam kondycyjnie, to w ogóle jakby nie poruszajmy tego wątku, nie? Bo widać, że chłopaki to tam po prostu jakby na ambicji nie mieli siły. Tam były takie po prostu momenty, gdzie sędzia to powinien po prostu machać rękami i mówić, chłopaki, dawaj, 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 nie? Bo tam były takie momenty, że oni się po prostu słaniali na nogach. Mhm. Trzecia runda, 3 akcje takiego Epic Cheat Meala, gdzie on tam próbował w ogóle sprzedać jakieś 2 kolana, gdzie tam był ten cios obrotowy, gdzie szukał jakichś tych po prostu niestandardowych uderzeń. To akurat fajnie dla widowiska. Czy miało to szansę powodzenia? Nie, nie miało szansy powodzenia. Efektowne, nieefektywne. Tak, no i... Dobrze powiedziałem, dobrze. No i jakby przy Murańskich warto się tutaj zatrzymać, tutaj będzie przebitka, tak żebyście zrozumieli, co się działo na tej gali, jak wyglądało jakby działanie klanu Murańskich, którzy po prostu no, zrobili tak gigantyczne show, że jak pan Paweł Jóźwiak, jak prezes federacji, widział, co się dzieje, to po prostu leciały te dolary u niego przed oczyma, nie? Bo to jest na bank walka, która się najlepiej sprzedała. Na 99% jestem przekonany, że Mateusz Murański sprzedał najwięcej pay-per-view. Ciężko się dziwić, bo teraz to jest topowe nazwisko, jeżeli chodzi o galę, o walki freakfighterskie. A już zapowiedział, że w te wakacje zobaczymy go jeszcze raz w oktagonie. Na swoim Instagramie tak No i Mateusz, jakby on ciągle ma swoje wyzwanie, do którego jakby dąży, do którego jakby wszystkim powtarza, rozmawiając z dziennikarzami. No Mateusz chce złożyć Popka, nie? Chce go wziąć na tapetę i moim zdaniem to jest głupi pomysł, bo myślę, że tak jak ci freakfighterzy nie mają jakby szans z Mateuszem z jednej prostej przyczyny, no nikt z nich nie ma tyle siły ciosu, żeby go po prostu położyć. Tak myślę, no Popek ze swoim doświadczeniem jakby z MMA i z tym, że on rzeczywiście bił się w dużych organizacjach, tak Popek to jest zawodnik, który jakby złoży. No dobra, ale Popek też teraz po tej kontuzji ręki jest w, no nie powiem, że w kiepskiej kondycji, ale w nie najlepszej. Wiesz, ja myślę akurat, że Popek nawet w jakiejś tam 50% swojej kondycji wygra z Mateuszem. Ale nie. Też wiek, no jakby Murański ma 27 lat, o ile się nie mylę. Popek jest dużo starszy, Popek chyba jest już po 40, jeżeli się nie mylę. Jest. Jeżeli się mylę, to nasz realizator Janek wstawi napis, ile lat ma Popek i zobaczycie. Więc no myślę, że tutaj to też by odegrało rolę, więc nie powiedziałbym, że
Murański jest całkowicie bez szans. Na pewno ma minimalnie mniejsze te szanse, ale pokazał się z dobrej strony. Jeżeli by trochę jeszcze, jeżeli by się zregenerował dobrze po walkach wszystkich i nie brał walki z Popkiem 2 tygodnie po poprzedniej, tylko się solidnie przygotował do tego, to jestem zdania, że mógłby nas zaskoczyć i mógłby wygrać. No ale jakby już kończąc wątek właśnie całej walki, tak, na plus na pewno, no show rodziny Murański, nie, wiecie, to jest po prostu, to jest niesamowite, nie, patrząc jakby na pana Jacka, na jego żonę w ogóle, która też jakby się objawiła się na tej gali, jakby Mateusza, no ciężko mi jest jakby znaleźć sobie ludzi, którzy po prostu wystarczy, że wchodzą i zaczyna się robić raban, nie, tutaj zaraz są prowokacje, nie, ludzie krzyczą, po prostu dzieje się mnóstwo, Mateusz z planu filmowego do Hiltona, bach, na walkę, wypluwa szczękę, jakaś losowa szczękę, łokcie, nie wiadomo, są, nie ma, odejmują punkty, wychodzi, klepie gościa, nie, jadą jak przecinaki, nie, ja to po prostu bardzo szanuję takie podejście, nie, myślę, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, nie, i na pewno pojawią się jakieś komentarze, no ale zaraz łączymy ten sport z jakimiś ludźmi, którzy tutaj promują patologię, nie, no ale trzeba przyznać, że jednak te wyniki sprzedażowe i to wszystko, co się dzieje, jakby się broni, nie? Więc oni po prostu zrobili mega duży raban wokół tej gali, wokół tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Na pewno mnóstwo tych pay-per-view sprzedanych, nie? Chciałbym zobaczyć statystyki, nie? Ile procent poszło jakby na konto właśnie Mateusza Murańskiego, bo wydaje mi się, że to by było rzeczywiście dużo. No ale nad samą walką, no nie ma co się rozwodzić. I to jest właśnie te walki freakowe, nie? Że one wzbudzają jakby otoczkę, wzbudzają całe zainteresowanie, sprzedają jakby pay-per-view. Natomiast o Oktagonie i o tym wszystkim, co tam się wydarzyło, no raczej wiele ze sobą nie porozmawiamy. No, parę ciekawych ciosów, Mateusz tarfiający weselniakami w Epic Cheat Meala, który też jakby rozbity był po tej walce, tam mocno podpuchnięte oczy, rozcięte. Także no, Mateusz wygrał zasłużenie pomimo przeciwności losu, tego wszystkiemu, co się wydarzyło. No i myślę, że na tym jakby możemy skończyć. No i przejdźmy może do kolejnego odcinka show z rodziną Murańskich, czyli Jacek Murański, Marcin Najman. To widzicie, mamy 38 minut na naszym czasomierzu, także widzę, że chyba nie przejdziemy jednak, Łukasz, do walki Najmana z Jackiem Murańskim, chociaż wiecie, to jest mega ciekawy temat i o tym na pewno trochę sobie porozmawiamy, bo to jest akurat walka, która rozgrzeje do czerwoności jakby cały świat sportu walki. No ale myślę, że skoro tyle czasu już tutaj musicie przebrnąć przez te nasze jakby dygresje i dyskusje, to chyba jednak zakończymy dzisiaj na tym fenie, co już... Chyba fenie, no. Ale jeszcze w tym tygodniu wrócimy do was, na pewno porozmawiamy sobie o zbliżającym się KSW. Może wspomnimy też przy okazji tego programu o Arturze Szpilce. Tak, Szpilka po prostu rozłożony, rozbity, niechodzący teraz, to jest jakby bardzo ciekawa wydarzenie, to co się wydarzyło tam w Rzeszowie. Mieliśmy o tym wspomnieć, no ale jak widzicie, tak żeśmy się rozgadali, że kończymy na fenie. A kończąc fen, trzeba powiedzieć jasno do kamery wszystkim, skok na kasy się udał. Paweł Jóźwiak zadowolony na Twitterze, rekord sprzedaży. 33 gale zrobione w formule sportowym. Zaprosił Murański, zaprosił Epic Cheat Meala, zaprosił Lil Masti, dziewczyny TikTokerki, rozbił bank. Następna gala w Hiltonie, ale pewnie w Nowym Jorku, patrząc po tym, co tam się wydarzyło. Rekord sprzedaży, pan Paweł tryskający szczęściem, chodzący z szampanem. No i też jakby trudno się dziwić, no. To był ten piąty raz dzisiaj chyba powiem, że skok na kasę, nie? Skok na kasę się udał, gala się sprzedała super. Połączenie sportu z freakami, pewnie też podzielone. Rozmawiając z zawodnikami, niektórzy zawodnicy mówili, że to jest wkurzające, że jakby cały ten sport, cały ten bardzo elegancki, fajny sport fighterski sprowadzony po prostu do walki gości, którzy, tak jak przy Kamilu powiedzieliśmy, nie, raz trenują, raz idą na picie, jakby sprowadzone do tego. Z drugiej strony połowa zawodników zadowolona, bo na pewno im też wzrastają te garze, a akurat o ile z freaków można rezygnować, tak natomiast z aspektu sportowego nigdy ta gala nie zrezygnuje. Pojawiły się też pomysły, tutaj Paweł Jóźwiak w rozmowie powiedział, że może będzie rozdział na Fight Exclusive Night, gdzie mamy kartę walk samych fighterów i będzie Freak Exclusive Night, gdzie będą bili się po prostu ci fricy. No nie, pomysłów jest dużo. Cała gala mi się podobała, ale było za mało sportu, nie? Było cholera za mało tego sportu, nie? Jakby
Ja rozumiem ten podział, na przykład 60 do 40 na przykład na sport, nawet te pół na pół bym zrozumiał, nie? Natomiast rzeczywiście szum i to wszystko, co się wydarzyło, dźwignia przesunięta w stronę frików, zabrakło tych sportowych emocji, a o to jednak w tym wszystkim chodzi. Z gali zadowolony, ale myślę, że to wyszło jednorazowo. Ale więcej sportu będzie na pewno na KSW, gdzie mamy nadzieję, że się pojawimy też. No i porozmawiamy sobie o tym bliżej czwartku, piątku, przed samą galą. Wtedy też wyjdzie nasz... No, bo już kończymy, nie? Bo ja nie wiem, czy nas wytrzymają ci nasi fani. Tak, więc porozmawiamy sobie o tym w czwartek, w piątek o samym KSW, więc później po KSW też sobie usiądziemy w poniedziałek albo we wtorek. No, w końcu będzie jakiś sport, nie? W końcu będzie jakiś sport, nie? Walka Jurasa, topowego sportowca w tym kraju, nie? Z Pudzianem, także będzie aspekt sportowy. Ale dobra, subskrybujcie Świat Sportu na YouTubie, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, Albert Długoszewski, dzięki bardzo. Ja się nazywam Łukasz Kowalski, też Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w czwartek albo w piątek w naszym garażu. Cześć!